Księdze arcybiskupie, bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj się spotkać tutaj w ołtarzewie. I nie ukrywam, że jakby na początek jakoś tak bardzo ciśnie mi się takie osobiste pytanie, bo zobaczyłam, że w przyszłym roku będzie 50 lat od przyjazdu do ołtarzewa, od wstąpienia do Palotynów. Jak się wraca po takim czasie, z takim doświadczeniem życia, do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło? W tym roku wypada 50-lecie mojego wstąpienia do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ale do nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich. I po roku przybyłem tutaj już na studia filozofii i teologii i to był jednocześnie drugi rok nowicjatu kanonicznego. No i przebywałem tu 5 lat do święceń kapłańskich. Miesiąc po święceniach wyjechałem za granicę i wróciłem na stałe po 34 latach, na 10 lat. Teraz znowu wyjeżdżam, nie wiem na jak długo. Ale wracam tu jak do swojego domu, dlatego że tu się kształtowała nie tylko moja sylwetka, czy powiedzmy świadomość kapłańska, ale również palotyńska. I każdy skrawek tego miejsca jest mi bardzo drogi, a zwłaszcza nasz przepiękny kościół seminaryjny pod wezwaniem Królowej Apostołów, który ma bardzo głęboką teologię i jednocześnie bardzo dobry wyraz artystyczny, którym można się też nasycać, bo piękno jest też kategorią Boga. Tam na witrażach właśnie jest napisane, kim jest Bóg, że jest pięknem, że jest dobrem, że jest sprawiedliwością, że jest miłością, że jest miłosierdziem. Wszystko w wymiarze rzeczownikowym, nieprzymiotnikowym, prawda? My jesteśmy przymiotnikowi, bywamy sprawiedliwi, bywamy miłosierni, bywamy czasami ładni, ale pięknem nie jesteśmy. Także to jest miejsce naprawdę, gdzie można poczuć obecność Boga. I ono tu kształtuje całe otoczenie. Oczywiście, gdy tu przyjeżdżam, to mam w świadomości tych wszystkich, którzy mnie poprzedzili, którzy byli moimi profesorami, którzy byli moimi przełożonymi. Zwłaszcza jest takie bardzo poruszające nawiedzenie grobów, które są tutaj na cmentarzu palotyńskim. Większość tych ludzi, którzy tam leżą, to znają osobiście, ale tak wielu już leży. Wśród nich zresztą bardzo długa lista misjonarzy zmarłych. Kilku z nich sam chowałem, bo ginęli najczęściej w tragicznych okolicznościach. Także to są rzeczywiście bardzo silne przeżycia. I Bogu dziękuję, że po zakończeniu mojej funkcji biskupa diecezjalnego w diecezji warszawsko-praskiej mogłem tutaj wrócić i tutaj po prostu właśnie nawiązywać do łaski początku, przypominać sobie te pierwsze chwile, które później trwały tak długo, 50 lat, pół wieku. Spotykamy się tutaj w kontekście warsztatów, które się rozpoczęły, właśnie palotyńskiego spotkania młodych, które składa się z trzech części. Części warsztatowej, części pojutrze zaczną się rekolekcje ewangelizacyjne i tego finału. Młodzi za naszymi plecami wracają z kolacji. Ksiądz arcybiskup mówi o tym powrocie do początku. Jak ksiądz patrzy z tej perspektywy swojego doświadczenia, co dzisiaj tych młodych ludzi przyciąga w takie miejsca? Czego oni tutaj szukają i co możemy im zaproponować? Szukają czegoś, czego nie doświadczają w życiu codziennym. Dlatego, że dzisiaj kultura, w jakiej żyjemy, jest kulturą spłaszczoną. Ona nie ma wymiarów pionowych, ona nie sięga wysoko. To jest wszystko często nie tylko chodzeniem po ziemi, ale czołganiem się po ziemi. A młodzi zawsze mają duże oczekiwania i duże marzenia, duże oczekiwania czegoś, co ich przerasta. Ja myślę, idą w nieznane, prawdę mówiąc, bo często już nie mają dobrej formacji chrześcijańskiej w swoich rodzinach, w swoich domach i tutaj odkrywają coś, co może ich rzeczywiście bardzo umocnić w ich wędrówce życiowej. Ja dzisiaj miałem homilię dla grupy warsztatowej muzycznej. Ja się mówiłem, że ten okres młodości to jest okres składania fundamentu pod życie. A fundament, żeby
utrzymał całą budowlę, musi być solidny i musi być też położony na dobrym terenie, na skale albo na twardym gruncie, inaczej się też zawali. I to było związane oczywiście z tym, że Kościół jest apostolski, zbudowany na fundamencie apostołów. I takie przybliżenia im powinny dużo dać do myślenia, dlatego że zdobywają zawsze w perspektywie przyszłego życia wiedzę, umiejętności, po to są warsztaty, żeby zdobyć umiejętności. I wreszcie, czego im brakuje najbardziej? Zapytałem, nie bardzo wiedzieli. Mądrości, po prostu mądrości. I o tej mądrości też trochę można z nimi porozmawiać, bo brakuje im. Mało spotykają ludzi mądrych, mało spotykają ludzi, którym można wierzyć. Żyjemy przecież ciągle w oparach kłamstwa, również medialnego. Fake newsy są w tej chwili na pierwszym miejscu za rzeczywistymi obrazami. Ja dzisiejsze media porównuję do lustra, które odbija rzeczywistość, ale tą rzeczywistością nie jest i które to lustra często są krzywymi zwierciadłami, zniekształcającymi rzeczywistość. I tego trzeba też właśnie uczyć młodych, bo to jest podejście mądrościowe do korzystania z mediów. Trzeba z mediów dzisiaj umieć korzystać. One mają wszystkie znaki i pozytywne, i negatywne. I dlatego wybór jest też funkcją mądrości. Często mówimy przy złych wyborach, że byłem głupi. Byłam głupia, prawda? Że coś zdecydowałem, coś wybrałem, gdzieś poszedłem. A chodzi o to, żeby mądrze wybierać. Nasi warsztatowicze wyłapali też z dzisiejszej księdza arcybiskupa homilii, że należy być online z Panem Bogiem. Tak. Co ksiądz arcybiskup miał na myśli? Online to jest bezpośredni kontakt, prawda? I kontakt dialogalny, bo jeżeli jesteśmy online, wizualny, czy na Skype'ie, prawda? Czy też akustyczny, na WhatsAppie, czy na innych kanałach, wówczas rozmawiamy, mówimy, słuchamy i znowu mówimy i znowu słuchamy. Na tym polega modlitwa, że my rozmawiamy z Panem Bogiem bezpośrednio. Nie pośrednio, że czytamy, że istnieje, że jest taki czy inny. My po prostu się do Niego zwracamy i Go poznajemy przez kontakt osobisty. Istnieje coś takiego jak doświadczenie wiary. Właśnie o to na tym polega, że modlitwa, ten kontakt online też kształtuje w nas pojęcie Boga, prawda? Bo dostrzegamy Jego działanie w naszym życiu, w najdrobniejszych sprawach. I to jest też bardzo ważne, żeby dostrzec ślady Boga w moim życiu. I powstaje kontakt interaktywny między mną a Panem Bogiem. Pewne rzeczy się realizują natychmiast, pewne się realizują później. Niemniej mówiłem mi o tym, co też bardzo podkreślał święty Wincenty Palotti, o roli Ducha Świętego, który daje nam oświecenia, a więc ukazuje nam nowe światło, nowe spojrzenia, nowe ujęcie pewnych rzeczywistości, które są przed nami i też są natchnienia, czyli daje nam energię, siłę do działania. To są natchnienia Ducha Świętego i często nam się nie chce, prawda? A Duch Święty daje nam skrzydła, prawda? I mamy fruwać, a nie, jak mówiłem, czołgać się. Także to jest bardzo pasjonujące, również chyba dla młodzieży, jeżeli zaczną tę komunikację online praktykować. No i to się dzieje rzeczywiście. Mamy dzisiaj warsztaty medialne, mamy warsztaty muzyczne i staramy się wykorzystać te środki, które dzisiaj są popularne, do robienia, wydaje mi się, po prostu dobrych rzeczy. I jak ksiądz arcybiskup dzisiaj tak spotkał się z tymi młodymi podczas mszy świętej, to coś sobie ksiądz arcybiskup myślał o tych młodych może, którzy tam byli zgromadzeni? No, myślałem oczywiście, bo przypomniałem im, że to jest stan przejściowy, że młodym się nie jest całe życie, więc na to się trzeba też przygotować. No, a myślę o nich, żeby rzeczywiście niczego nie zatracili, prawda? To jest takie opiekuńcze spojrzenie, ojcowskie wręcz spojrzenie na nich, prawda? Bo w nich jest ogromny
duży potencjał, który bardzo łatwo zmarnować. A oni właśnie po to są tutaj, żeby się czegoś mądrzejszego nauczyć. To spojrzenie ojcowskie, spojrzenie matczyne towarzyszy tym wszystkim, którzy młodym towarzyszą. Jesteśmy właściwie już w przededniu rozpoczęcia się synodu na temat młodzieży, młodzi, wiara, rozeznanie powołania. Jak dzisiaj, patrząc właśnie na młodych i chcąc im towarzyszyć, jak możemy im towarzyszyć? Wiemy, że oni potrzebują mądrości, ksiądz arcybiskup o tym powiedział, potrzebują mistrzów życia duchowego, ale tak naprawdę no, nie mają też często doświadczenia prawdziwego ojcostwa i macierzyństwa też w domu. To często są młodzi z różnych bardzo rodzin. Ale jak Kościół, jak my możemy uczyć młodych rozeznawania. Nie tylko rozeznawania powołania, ale to, o czym ksiądz arcybiskup mówił, rozeznawania obecności Pana Boga w codzienności, żeby to online rzeczywiście mogło się odbywać. No, przemawiać do nich prawdziwie przede wszystkim, nie, niczego nie odkrywając, bo nawet młodzież i dzieci też, które nie mają wielkiej zdolności werbalizacji, to jednak mają intuicję. I od razu wyczują, czy ktoś mówi z serca prawdziwie, w to wierzy, za tym idzie, czy tylko po prostu jest aktorem, prawda? Dzisiaj często się używa słowa aktor w działaniach społecznych, prawda? Że wszyscy gramy jakieś role, a chodzi o to, żeby nie grać roli, tylko żeby być świadkiem jakiejś rzeczywistości, którą widzimy, o której słyszeliśmy, w której uczestniczymy i te doświadczenie przekazujemy. To jest rola i siła świadectwa, prawda? I druga rzecz, trzeba nie tylko mówić prawdę i całą prawdę, ale nie wahać się mówić o radykalizmie ewangelicznym. Nie robić takiej bardzo miękkiej wykładni Ewangelii, prawda, że wszystko jest fajne, wszystko jest miłe, że żadne trudne rzeczy nas nie czekają, bo Pan Jezus jest miłosierny, to jest trochę tak jak krem na torcie, prawda? Nie, trzeba mówić o wymaganiach bardzo radykalnych, są przecież większe niż w Starym Testamencie. I cytować często ipsissima verba, czyli te wypowiedziane słowa przez Jezusa Chrystusa, prawda? On przecież mówił w sposób, na sposób miecza obosiecznego, prawda? Który przecina pewne rzeczy. I to jest chyba jedyna droga, żeby do młodzieży dotrzeć, dlatego że młodzież ze względu na swój wiek jest radykalna. I teraz trzeba zauważyć jeszcze inny fakt, że często młodzież neguje postawę starszych od siebie, czyli między innymi rodziców, prawda? I się buntuje i walczy o swoje, czy właściwe, czy niewłaściwe jakieś cele czy zadania, które chce podjąć, ale niemniej, jeżeli widzi właśnie taką bezideowość, prawda, i życie z dnia na dzień, no to zaczynają tęsknić do czegoś dłuższego, głębszego, wyższego, co dałoby im sens życia. Sens życia jest bardzo ważnym wyzwaniem i trzeba im ukazać sens, inaczej uważają, że życie jest bez sensu, że nie warto żyć, że lepiej popełnić samobójstwo na przykład, niż się trudzić w tym życiu. Ale kiedy nabywamy zdolność dostrzegania sensu życia? Gdy nasze cele są dobrze ustawione. I często nasze życie jest dzisiaj bezcelowe właściwie. Zbyt krótkowzroczne. Im cel jest dalszy, tym życie jest bardziej konsekwentne, prawda? I właśnie my w końcu prowadzimy do celów ostatecznych, prawda? Ale cele ostateczne mają cele pośrednie i trzeba etapami do tego dochodzić. Księże arcybiskupie, tak trochę zmieniając temat, spotykamy się dzisiaj w przededniu księdza podróży. Bo czas na misję, którą powierzył księdzu arcybiskupowi Ojciec Święty. No właśnie, i takie pytanie bardzo ogólne. Czego Ojciec Święty oczekuje od księdza arcybiskupa? Mowa to jest oczywiście o Medjugorje. Tak, dobre pytanie, jak się mówi w wywiadach teraz. Ojciec Święty przede wszystkim powierza misję pastoralną, duszpasterską, bo rzeczywiście tam przejeżdżają ogromne liczby wiernych, pielgrzymów
z 80 krajów świata. Ich liczba w zeszłym roku osiągnęła 2,5 miliona rocznie. I ta liczba wzrasta. Teraz wyjeżdżam, żeby być obecnym na Festiwalu Młodych, który tam się odbywa corocznie na przełomie lipca i sierpnia. Oni kończą ten festiwal na górze Kridżewacz o świcie, kiedy słońce wschodzi. U stóp tego krzyża na górze odprawiają mszę świętą, końcową festiwal. W zeszłym roku było 50 tysięcy młodych z 60 krajów i z nimi przyjechało 700 księży. To jest miejsce charyzmatyczne. Ja nie wchodzę i to nie jest moją rolą, żeby oceniać, czy te objawienia były prawdziwe, czy nie. Inna komisja się tym zajmuje. Ale miejsce jest charyzmatyczne. Ludzie przyjeżdżają, odkrywają potęgę modlitwy. Są zafascynowani wręcz. A przede wszystkim mają łaskę nawrócenia. Spowiedź tam jest zupełnym fenomenem, dlatego że ludzie spowiadają się po kilkudziesięciu latach często. I to są spowiedzi bardzo głębokie, spowiedzi nawrócenia. Wracają zupełnie inni. Ja znam konkretne przypadki, prawda, osób, które tam zostały w sposób wręcz cudowny nawrócone. Choćby Ania Golędzinowska, o której słyszeliście, czy nasz wielki mistrz kucharski Wojciech Amaro, prawda? Modest Amaro. Więc oni wszyscy są świadkami dzisiaj. Oni mówią, co odkryli, czym żyją, co przeżyli, prawda? I to jest zupełnie inny wymiar ich życia, które poprzednio też się wydawało bardzo płaskie. Właśnie, bo wiele osób kojarzy księdza podróż do Medjugorje jako sposób na, żebyśmy pomogli sobie odpowiedzieć na pewne pytania właśnie związane z objawieniami. A okazuje się, że tak naprawdę niesamowitość tego miejsca polega na tym, że to miejsce po prostu trzeba zorganizować do tego, żeby ci ludzie mogli trzeba z tego zorganizować korzystać. Oczywiście od takich bardzo prostych rzeczy zaczynając. Infrastruktura, prawda? Tam jest tylko kościół parafialny, który jest za mały, żeby te wszystkie masy pielgrzymów zmieścić. Więc większość stoi poza kościołem, a za kościołem jest taka esplanada, taki teren, powiedzmy, półkolisty, na którym stoją ławki i ołtarz polowy. No ale znowu tam klimat nie jest łatwy, dlatego że w lecie są ogromne upały, a w zimie są mrozy. I ci ludzie właśnie nie są chronieni. Trzeba i to rozwiązać. Bardzo wiele problemów tego typu tam istnieje. I zapewnienie na przykład dostatecznej liczby spowiedników w różnych językach. Bo rzeczywiście z całego świata ludzie przyjeżdżają, chcą się spowiadać w swoim języku. Tam jest 50 konfesjonałów, których jest często za mało i są kolejki do tych 50 konfesjonałów, ale też jest na przykład, jeżeli są wspólne modlitwy, msza święta, adoracja kierowana, tam jest 16 kabin tłumaczy i każda kabina inny język tłumaczy, prawda? Więc to świadczy o ogromnym rozmachu tego miejsca. No i liczba wiernych pielgrzymów wzrasta w tym miejscu pielgrzymkowym. Są inne, te klasyczne, znane, gdzie ta liczba się utrzymuje ciągle na tym samym poziomie albo maleje. W związku z sekularyzacją, z zaświeceniem, zwłaszcza Europy, czy też tego, co nazywamy kulturą atlantycką, czy tam cywilizacją atlantycką, prawda? No i to jest tragiczne wydarzenie, jakie słyszymy. Burzy się kościoły, sprzedaje się kościoły, prawda? Nie ma księży, nie ma mszy świętej. To jest rzeczywiście upadek wielki, prawda? Nie możemy do tego dopuścić, bo Bóg jest ciągle wśród nas, Bóg jest żyjący, Bóg jest działający. I są obszary na świecie, gdzie rzeczywiście ta wiara wzrasta bardzo szybko.
A kto w tej posłudze będzie ksiądz arcybiskupowi pomagał? Pomysłu właśnie rozbudowania infrastruktury, towarzyszenia tym ludziom, ale to rzeczywiście no, wymaga też zespołu ludzi, czy to będą... Tak. No, przede wszystkim tam są ludzie, siły, które tam pracują. Wielu świeckich zaangażowanych jest zgromadzenie ojców czy braci franciszkanów przede wszystkim, którzy tym miejscem się opiekują, tak jak na przykład Paulini w Częstochowie. I to z nimi też muszę współpracować. No i ewentualnie też pomoc ludzi przyjeżdżających z zagranicy, którzy mogą tam pracować jako wolontariusze, albo też przyłączyć się do wspólnot, które tam się zainstalowały. Niektóre są wspólnotami uznanymi przez Kościół, nawet na prawach papieskich. Więc możliwości jest wiele. I oczywiście sam nie mogę tego zrealizować bez pomocników, bez ludzi, którzy będą działali pod jakąś dyrekcją. Tak jak orkiestra, prawda? Musi mieć dyrygenta. Ja mam tam być takim dyrygentem właśnie. Wiemy też, że Ojciec Święty zadecydował, że to ksiądz arcybiskup będzie teraz zarządzał. No właśnie, tylko czym? Czy to będzie też tak, że ksiądz arcybiskup będzie zarządzał całą diecezją? Nie, tylko tym obszarem, tylko tą parafią. Bo to jest jedna parafia, prawda? Która ma tam ileś jeszcze wiosek okolicznych, ale tylko tą parafią. To jest właściwie władza personalna, a nie tyle nawet terytorialna. A jak ksiądz arcybiskup tam się czuje? Czy to jest rzeczywiście takie miejsce, w którym można pobyć, pomodlić się, już pomijając tak. kwestię właśnie ilości pielgrzymów i takiej charyzmatycznej posługi, ale właśnie, jakie to jest miejsce tak osobiście? No wszyscy mówią, że to jest miejsce wycieszenia, że to jest miejsce kontemplacji, to jest miejsce intensywnej modlitwy, bo tam przecież dookoła są ścieżki stacji różańcowych i stacji Drogi Krzyżowej, kapliczki różańcowe, już wszystkie, już łącznie z kaplicami, tamnicami światła. Także to jest i modlitwa, i ruch jednocześnie, prawda? Ludzie idą i modlą się. Są bardzo piękne adoracje, jest zresztą taka kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, całodobowa. Prawda? Więc tam też jest ciągle pełno w tej kaplicy. Także jest dużo możliwości. Jest księgarnia, gdzie można nabyć wiele cennych książek, również dotyczących kultu Najświętszej Marii Panny. On jest tam skoncentrowany na takim tytule znanym nam z litanii loretańskiej, Matko Boża Królowa Pokoju. To jest bardzo ważne właśnie na Bałkanach, gdzie była ta straszna wojna i tam właśnie wojny były całe wieki, prawda? Nikt nie ma gwarancji, że następnych wojen nie będzie, ale gdy była ta ostatnia wojna, to właśnie obszar Medjugorje był całkowicie ochroniony przez tą wojnę. Tam się nic nie działo strasznego. I tam się właśnie zaczęły te wszystkie wydarzenia, które teraz Kościół bada, ich naturę, prawda? I to już było 37 lat temu, a więc ten materiał historyczny jest bardzo obszerny. Nawiązując do tej historii, o której ksiądz arcybiskup mówił, też Bośnia i Hercegowina, w ogóle te kraje, które powstały po rozpadzie Jugosławii, są dosyć podzielone, jeżeli chodzi o religię. Tak naprawdę w każdym z tych krajów jest inna religia dominująca w tej chwili. Czy można spotkać się z jakąś wrogością mieszkańców? Ja osobiście nie spotkałem się, no ale byłem na przykład w Jerozolimie Europejskiej, którym jest Sarajewo. Bo tam jest dzielnica łacińska, tam jest dzielnica prawosławna, dzielnica muzułmańska i dzielnica żydowska. No i jakoś ci ludzie żyją dzisiaj w spokoju i w wzajemnych dobrych relacjach. No na razie ja byłem za krótko, żeby poznać, czy tam są takie napięcia. Na pewno są, dlatego że tam te ludy są bardzo pomieszane, no przecież w Bośni i Hercegowinie ten rejon Mostaru, rejon Medjugorje mówi po chorwacku, a Chorwacja to jest sąsiedni kraj. I katolicki. Prawda? I tak jak Rogalikiem otacza Bośnię i Hercegowinę.
Więc są rzeczywiście no, na pewno jakieś rany niezabliźnione po tej ostatniej wojnie. Zwłaszcza w zachodniej Bośni i Hercegowinie, w takim obszarze koło miasta Banja Luka, gdzie po prostu są puste, opustoszałe domy, zagrody, domy bez okien, bez drzwi. Ja to widziałem zaraz po wojnie, w latach 40. na ziemiach zachodnich, prawda? I tam teraz ten sam widok jest. Tak sobie myślę, że to też ciekawy wybór papieża Franciszka, ponieważ też widział ksiądz arcybiskup to, co się działo po ludobójstwie w Rwandzie. Tam nie wysłał papież Benedykt. Tak, ale chodzi mi o to, że no, to jakieś doświadczenie tamto, ale też no, praca na rzecz pokoju tam po ludobójstwie. A dzisiaj w tym miejscu, gdzie nie wiemy, ale no, Matka Boża Królowa Pokoju jest czczona, zostawiamy tutaj kwestię objawień, że też chyba no, jakiś taki, myślę sobie, trop, że ksiądz arcybiskup też no, jest człowiekiem, któremu jakaś misja pokoju jednak została zadana w posłudze przez te wszystkie lata. I teraz jakby też no, w doświadczeniu pokoju. Tak, no, kult Matki Bożej praktykowany przez wszystkich tam przebywających tworzy więzy braterstwa. My się czujemy wszyscy dziećmi tej matki, prawda? I to powoduje, że wszystkie te różnice, które tak chętnie akcentujemy, one się zacierają, bo odkrywamy to, co jest wspólnym mianownikiem nas wszystkich. Właśnie to, że jesteśmy chrześcijanami, że mamy wspólnego ojca i matkę. Moglibyśmy chyba tak w nieskończoność księdza arcybiskupa męczyć pytaniami. To już nie męczy. Dlatego chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Życzymy księdzu arcybiskupowi dużo zdrowia. I owocnego czasu również tam, bo to na pewno jest niesamowita misja. I będziemy też pamiętać na pewno w modlitwie o księdzu arcybiskupie. A ja wam też życzę dużo radości z tego apostolstwa, które uprawiacie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękujemy za obchodzenie. Szanowni Boże.